Bo to jest moi dorobek, moich rodziców, a nie żeby takie złoczności że przyjeżdżali i zbadali, bo to zlokowali. To jest dorobek moich rodziców. Wszczynamy postępowanie, będziemy wydawać najprawdopodobniej decyzję o usunięciu tutaj tych odpadów. No pierwsza sprawa no to będzie taka, czy w ogóle ta pani odbierze decyzję, bo od tego trzeba zacząć. Bo tu sytuacja jest taka, że ona jest tylko posiadaczem, nie jest właścicielem tutaj tej całej posesji. I ona generalnie uważa, że doniosą odpady, to jest jej tam potrzebne wszystko. Bo to powinno już dawno być sprzątnięte. Przeszkadza. Szczury latają bez przerwy. Tam się może wszystko. A dziadostwa jest tak gnije, śmierdzi jak diabli. To jest nieprawda. Też widziałem właśnie, że podobno też na niby mój wniosek zostały tam przekazane te jakieś te wielkogabaryty tam do tej pani. To jest też nieprawda. Znaczy takich oficjalnych nie było nigdy, powiedzmy, jakichś takich pism czy coś takiego. No w takich rozmowach, powiedzmy, takich indywidualnych, no to ten temat się przewija. To jest nie, pani potrzebne wszystko? Ja mam zdrowie przez wujka Wolesna zniszczone, pierś mi woli, bo ciąg drzewa, żadnej pomocy nie dał z urzędu gminy. Upadłam na ten murek i powiedziałem, ziemię, pierś boli tu. Pierś rodziców to naloty, o ta chałupa i tamta chałupa. Naloty i jeszcze tamta chałupa i jeszcze tamta chałupa. No to dajcie ludzie żyć na dwie biedne sieroty tak nalotywać. My jesteśmy... 26 kwietnia otrzymaliśmy właśnie informację pierwszą z policji o takiej sytuacji, która ma miejsce w miejscowości Olesno, czyli składowaniu odpadów. Trudno powiedzieć odpadów. My na tą chwilę nie byliśmy tam na miejscu. O składowaniu jakichś materiałów po prostu na posesji prywatnej i po prostu z prośbą o zareagowanie w tej sytuacji. Otrzymaliśmy również pismo w dniu wczorajszym właśnie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dokładnie dotyczącą tego samego zdarzenia i oczywiście z poleceniem zareagowania w miarę swoich kompetencji. Na chwilę dzisiejszą mogę powiedzieć, że nasz pracownik prewentysta jest umówiony we wtorek 4 maj na właśnie przeprowadzenie wizji lokalnej na tej posesji i oczywiście po tej wizji, po ocenie na miejscu zdarzenia będzie podejmował dalsze czynności, czyli czynności kontrolne ewentualnie, jeżeli będzie taka konieczność. Mamy informację, że będzie wydana decyzja administracyjna na właśnie właścicielkę tej posesji, aby usunąć te materiały składowane na tej posesji.